Przede wszystkim wypada pogratulować tego, jak ten szpital wygląda w warunkach bardzo trudnych, w otoczeniu skomplikowanym, w sytuacji, kiedy bardzo wielu placówkom nie udaje się, to ten szpital naprawdę jest prowadzony w sposób, który budzi najwyższy podziw. Nic nie grozi takiej placówce. Myślę, że wszystkie te zmiany, które planujemy, mogą tylko być na korzyść. Zarówno dla pacjentów, bo przecież dla nich to robimy, jak również nie mają czego się bać szpitale, które są dobrze zarządzane. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Sieć szpitali, tak jak wszystkie rozwiązania, ma służyć przede wszystkim pewności pacjentów, że są leczeni w odpowiednich warunkach, w odpowiednim miejscu, ale z całą pewnością sieć szpitali, czy koncepcja sieci szpitali nie może zagrażać i nie zagraża szpitalom takim jak Szpital w Białej Podlaskiej. To będzie po prostu gwarancja tego, że taki dobry szpital po prostu znajdzie się w otoczeniu bezpiecznym dla siebie, bezpiecznym pod względem finansowym, ale także, można powiedzieć, przede wszystkim zabezpieczającym pacjentom gwarancję odpowiednich świadczeń w odpowiednim miejscu w taki sposób, żeby mogli liczyć na to, że służba zdrowia, ta publiczna służba zdrowia, to jest, no, można powiedzieć, przejaw działania państwa w zakresie misji, która wynika po prostu z konstytucji, zabezpieczenia wszystkim bezpiecznej opieki. To można powiedzieć, że to zarówno z punktu widzenia pacjentów, jak i z punktu widzenia placówek takich jak szpital w Białej Podlaskiej są rozwiązania, które mają jeszcze lepiej prowadzić kwestie finansowania, kontraktowania. Ten system będzie po prostu bardziej prosty, można powiedzieć, większa odpowiedzialność bezpośrednia państwa, w tym także ministra zdrowia. Natomiast w pewnym sensie można też powiedzieć, dla przeciętnego obywatela będą to zmiany, które powinny być bardzo mało odczuwalne, bo one będą po prostu, można powiedzieć, usprawniać kuchnię działania służby zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o samą relację pacjenta z lekarzem czy z placówką służby zdrowia, to będziemy to robić w taki sposób, żeby nie zaburzyć nawet na jeden dzień funkcjonowania takich placówek właśnie, które na bieżąco, co dzień przyjmują pacjentów. Jeśli chodzi o leczenie onkologiczne, to kilka lat temu został wprowadzony tak zwany pakiet onkologiczny, który wprowadził trochę dobrych zmian, ale także pewne rzeczy wymagają usprawnienia i w tej chwili jesteśmy, można powiedzieć, na finiszu przygotowywania zmian, które usprawnią funkcjonowanie tego pakietu. Znowu z korzyścią dla pacjentów przede wszystkim, ale także zabezpieczając interes czy funkcjonowanie placówek, również takich placówek jak Szpital Białej Podlaskiej. Komisja Zdrowia Sejmu zbiera się, żeby pochylić się nad tym tematem. Ja ze swojej strony mam nadzieję, że ta debata będzie miała charakter jak najbardziej merytoryczny. Jest plan, aby Komisja Zdrowia powołała specjalną podkomisję do tego projektu i na spokojnie zajęła się analizą merytorycznych argumentów za i przeciw. Myślę, że nie jest zbyt dobrze, żeby o problemach, czy dana substancja, dany sposób leczenia wchodzi do powszechnego użycia, czy też nie, dyskutowali politycy i to w dodatku poprzez media. Mam nadzieję, że sprowadzimy tę debatę do poziomu merytorycznego i to eksperci będą mieli największy wpływ na to, jakie decyzje będą podjęte.